Katarzyna Landowska, witam Państwa bardzo serdecznie wprost z nad Jezior Wdzyckich, które towarzyszyć nam będą przez cały przystanek wakacje. A na początek sprawdźmy skrót tego, co przygotowaliśmy dla Państwa na ten weekend. Zioła receptą na zdrowie. Wielu pacjentów świadomie decyduje się najpierw na zakup leków ziołowych typu herbatki. Co zrobić, by zostać siłaczem? Przede wszystkim najważniejsze jest dobry trening, systematyczność, no, odżywianie też jest ważne. W motocyklowym świecie. Motocykl pachnie, motocykl wymaga zachodu, wymaga dopieszczenia. Ziołolecznictwo to kontrowersyjna metoda leczenia schorzeń. Ma tak samo wielu zwolenników, jak i zdeklarowanych przeciwników. Hipokrates nie bez powodu mawiał, że przyroda jest lekarzem wszystkich chorób. Na świecie jest nawet 20 tysięcy różnych rodzajów roślin leczniczych. Okazuje się, że Polska jest jednym z największych światowych producentów ziół. Czy tylko sprzedajemy, a może równie chętnie sami po nie sięgamy. Mijamy je spacerując po lasach i łąkach, a nasze babcie często sadziły je w przydomowych ogródkach. O czym mowa? Oczywiście o ziołach, które ponownie wkupiły się w nasze łaski. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jak chętnie po nie sięgamy i czy naprawdę mogą stać się alternatywą dla leków. Zioła są z nami właściwie od początku, od stworzenia świata, towarzyszą nam od wielu milionów lat i są naprawdę na wyciągnięcie ręki. Wystarczy tylko dobrze się rozejrzeć, poczytać sobie, bo wiele osób nie wie dokładnie, na co są i jakie zioła, a ziół jest naprawdę bardzo dużo rodzajów i mają bardzo szerokie zastosowanie, jeżeli chodzi o i jako kosmetyka, i jako jakieś tam wspomaganie przy jakichś dolegliwościach, także... Jak najbardziej. Zioła są wszędzie ogólnodostępne i jak najbardziej, no też zapomniane. Zapomniane niestety, ale wracamy. Wracamy do ziół, to jest bardzo fajne, bo jednak zioła to sama natura, nie ma żadnej chemii i to naprawdę może nam pomóc w dzisiejszych czasach jak najbardziej. A które rośliny dokładnie możemy nazwać ziołami? Na pewno te, które przy jakiejkolwiek dolegliwości pomogą nam, przyniosą jakąkolwiek ulgę, czy w postaci wypitych naparów, czy w postaci okładów, czy w postaci maseczek, bo też niektóre zioła stosujemy w kosmetykach jako maseczki. To są zioła, to są rośliny, które pomogą nam w jakimś stopniu przy jakichkolwiek dolegliwościach. Najpopularniejsze zioła, jeżeli chodzi o kosmetyki, to jest na pewno lawenda, to jest jaśmin, może być też rumianek jak najbardziej, bo bardzo fajnie działa na skórę odkażająco, odprężająco. No i wszelkie różne inne ziółka. Najczęściej zioła stosowane są doustnie, czyli pomagające od wewnątrz na nasz, działające od wewnątrz na nasz organizm. Jest ich naprawdę całe mnóstwo. Zastosowań jest też, tak jak dużo ziół, tak dużo zastosowań. Na co dzień pracuje Pani w sklepie z herbatami i z ziołami. Czy zauważyła Pani właśnie wzrost zainteresowania tymi ziołami? Czy klientki coraz chętniej po nie sięgają? Tak, od jakiegoś czasu tak, bardzo popularne stały się szczególnie parę rodzajów ziół. Stosowane są zarówno przez kobiety w ciąży, osoby starsze, przez dzieci, do różnych celów. I są to najbardziej popularne, jeżeli mogę wymienić, to jest melisa, która działa bardzo uspokajająco w dzisiejszych nerwowych czasach, jest nam bardzo potrzebna, jest pokrzywa, niestety też nasze organizmy są słabsze i potrzebują wspomagania trawiennego, na przykład pokrzywa bardzo dobrze działa, mięta, rumianek podawany dzieciom, jest to głuk. Jesteśmy społeczeństwem sercowym, można to tak określić, gdzie głuk bardzo pomaga na takie dolegliwości. Jest w czym wybierać i ludzie naprawdę coraz bardziej doceniają to, co jest dla nas najcenniejsze. Sięgają po naturalne sposoby kuracji albo nawet po prostu zadbanie o witalność siły.
Czy pani również ulega tej modzie powracającej na zioła? Czasami tak, nie ukrywam, że tak, coraz bardziej lubię bardzo naturalne składniki, wszystko co jest bez chemii, bo to jednak jest dużo smaczniejsze i naprawdę na dużo może nam pozwolić. Mogą nam znacznie pomóc w wielu dolegliwościach, dlatego postanowiliśmy spróbować utworzyć taką domową apteczkę, w czym oczywiście pomoże nam nasza pani ekspert. Takie najpopularniejsze zioła, które mogą nam pomóc w codziennym życiu, przy niestrawnościach, przy kolkach, działające uspokajająco. Przede wszystkim melisa. Pokrzywa działa bardzo dobrze na oczyszczenie organizmu z toksyn, poprawi przemianę materii, obniży cukier we krwi i działa też rozluźniająco. Meliska najbardziej zastosowanie jako środek uspokajający. Bardzo fajnie na przemianę materii podziała pokrzywa. W całym dniu gonienia za światem można sobie wypić szklaneczkę mięty, rozluźni fantastycznie. Rumianek, który może wspomóc przy dolegliwościach trawiennych również jako odświeżająca kąpiel, pomoże nam po całym ciężkim dniu zrelaksować się. Głóg, który podziała też bardzo fajnie na naczynia krwionośne, wspomoże troszkę serce. Wspomniała pani, że rumianek nie tylko do picia, ale i do kąpieli. Oczywiście. Czy są jeszcze jakieś inne zioła, które możemy wykorzystać w ten sposób? Można oczywiście wykorzystać również lawendę, jaśmin. Myślę, że z powodzeniem szałwia pomoże również. Działa bardzo odkażająco i wspomoże również odprężyć nasz organizm. Można sobie stworzyć mieszanki, można używać jednego zioła. A jak to właśnie jest z tymi ziołami? Czy jest jakaś określona dawka naparów, które możemy spożywać danego dnia? Czy to już dowolnie, według uznania? Generalnie zioła są naturalnym składnikiem, więc można by używać ich bez przerwy, aczkolwiek w jakimś stopniu leczą, a wiadomo, leków nie należy przedawkować. Myślę, że łyżeczka na szklankę popijana przez cały dzień szklanka naparu z jakiegokolwiek zioła powinna przynieść ulgę na długo i to by była taka dawka. A jeśli stosujemy na przykład 2 albo 3 zioła, powiedzmy pokrzywa, melisa, rumianek, czy powinniśmy też przyjmować je w jakichś odstępach czasowych? Na pewno tak. Mimo że, tak jak wspomniałam, są to naturalne nasze dobra, to nie należy też przesadzać. Wiele pań na pewno będzie zainteresowanych ziołami podczas różnych diet albo zabiegów kosmetycznych, o których już też mówiłyśmy. Czy są jakieś napary, które na przykład świetnie wpływają na skórę, mogą działać w formie jakiegoś toniku albo mleczka? Myślę, że rumianek pomoże bardzo fajnie oczyścić, załagodzi podrażnienia oczu i nie tylko. I jest ogólnie na właściwie wszystkie dolegliwości. Można sobie pomieszać, tak jak wspomniałam, ziołka. Można sobie stosować każde zioło osobno. To wszystko dla naszego dobra. Co prawda teraz mamy piękne lato i jest ciepło, ale przyjdzie też później jesień. Co pani by poleciła na jakieś przeziębienia? Najbardziej popularne na przeziębienia jest oczywiście lipa, nasza polska, ale również bardzo popularna zrobiła się malina, liść maliny właściwej, która bardzo działa na potnie. Może być stosowana przez kobiety w ciąży i jest bardzo dobrym środkiem, który właśnie podziała na potnie i wspomoże szybko rekonwalescencję przy przeziębieniach. Myślę, że nasza apteczka jest już kompletna. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję. Nie pozostaje nam nic innego, jak skorzystać z tych wspaniałych dóbr, które dała nam sama natura.
Zioła mogą nam dostarczać mocy witalnej, lecz siły fizycznej nabyć możemy tylko dzięki intensywnym ćwiczeniom. Marta Gerbatowska rozmawiała z siłaczami podczas letnich mistrzostw kościerzyny w wyciskaniu sztangi leżąc o tym, co jest najważniejsze w zdobywaniu tężyzny fizycznej. Jeżeli zadają sobie Państwo pytanie, gdzie ci mężczyźni, to już śpieszę z odpowiedzią na kościerskim rynku. Tutaj właśnie odbywają się zawody w wyciskaniu sztangi i za chwileczkę porozmawiamy z kilkoma facetami z krwi i kości. Troszeczkę o treningach w wyciskaniu sztangi. Jak szybko trzeba zacząć i jak długo trzeba czekać, żeby osiągnąć satysfakcjonujące efekty? Według, że tak powiem, mojego doświadczenia, a jest ono już ponad 20-letnie, jeśli chodzi o opiekę nad siłownią, nad ćwiczącymi, rozpocząć treningi można w każdym wieku i nie rzutuje to specjalnie na późniejsze efekty. Aczkolwiek, jeśli się zacznie w wieku kilkunastu lat i przeprowadzi się odpowiednio ciężki trening, podeprze się to odpowiednią dietą, no można uzyskać bardzo duże wyniki. Zapraszamy na scenę. Kolejnym zawodnikiem jest po prostu interesowałem się tym sportem, już prawie 5 lat trenuję, tak regularnie to teraz rok ze Sławkiem Toczkiem. A jak wyglądają takie treningi, co jest z nich najważniejsze? Cztery razy w tygodniu staram się trenować, udaje mi się to pogodzić razem z pracą, no i po prostu trzeba to lubić, nie? Rekord taki zanotowany 175 kg jakieś 2 miesiące temu w Damnicy. To jest taki sport, któremu trzeba się chyba mocno poświęcić. Trzeba być systematycznym i cierpliwym chyba też, prawda? Znaczy trenuję 3 razy w tygodniu po jakieś 2 godzinki i dosyć systematycznie. A jak wyglądają te treningi? No w sumie dosyć ciężkie, ale coś trzeba robić, no jednak siedzieć w domu to nie jest dobrze. No 205 kg, nie jest to mój rekord, było lepiej, ale jestem po kontuzji w ostatnich zawodach, także potraktowałem troszeczkę delikatniej na razie te zawody. Jak można dojść do takiej niezwykłej formy? Co jest najważniejsze w tym sporcie? Na co trzeba uważać? O co dbać? Przede wszystkim najważniejszy jest dobry trening, systematyczność. No, odżywianie też jest ważne, ale najważniejszy trening. Dobry i systematyczny. Zanim wielkie koncerny farmaceutyczne zaczęły produkować lekarstwa, to właśnie zioła pełniły rolę medykamentów. Ale czy nadal mogą być alternatywą dla leków? Odpowiedzi na to pytanie szukała Aleksandra Arendt. Po zioła myślę, że bezpiecznie może sięgać każdy w każdym wieku, pod warunkiem, że będzie wiedział, jak i na co je zastosować. Czy są jakieś przeciwwskazania? Myślę, że jeżeli chodzi o zioła, to przy rzeczywiście poważnych schorzeniach warto najpierw zasięgnąć opinii lekarza, zanim wprowadzimy do już celowanej terapii jakieś preparaty ziołowe. Natomiast innych przeciwwskazań w zasadzie nie ma.
No chyba, że mówimy o bardzo małych dzieciach, o noworodkach, no to wiadomo, że tutaj absolutnie już jest bardzo ograniczony asortyment leków ziołowych. Zioła są też stałym składnikiem wielu leków. Jaki jest mniej więcej ich taki procentowy skład w substancjach chemicznych, które możemy kupić w aptece? Powiem tak, że z reguły producenci nie łączą substancji chemicznych, syntetycznych z preparatami ziołowymi, więc asortyment zielarski, ziołowy, czy tabletek, czy herbatek, to jest odrębny zupełnie temat. Natomiast w terapii ogólnie różnego rodzaju schorzeń leki ziołowe faktycznie odgrywają dosyć dużą rolę. Trudno określić, na ile to jest procent w terapii celowanej leki syntetyczne, a na ile zioła. Tutaj już jest indywidualne podejście każdego pacjenta do tych spraw. A jak pan jako farmaceuta ocenia skuteczność ziołolecznictwa? Jeżeli chodzi o ziołolecznictwo, to ja myślę, że ono się chyba samo świetnie broni, ponieważ tak zwane ziołolecznictwo, czyli terapia preparatami ziołowymi, istnieje od kilku wieków i skoro przetrwała do dzisiaj, to chyba najlepiej o niej świadczy i o jej skuteczności. Zdecydowanie przy schorzeniach niezbyt, powiedzmy sobie, ingerujących w nasze zdrowie, czyli tradycyjne przeziębienia, tradycyjne, powiedzmy sobie, jakieś problemy z kaszlem, odpornościowe rzeczy na trawienie, to tak, zioła zdecydowanie należałoby wprowadzić, zanim zaczniemy korzystać z tabletek już syntetycznych. Czy pan, pracując w aptece na co dzień, spotyka się z dużym zainteresowaniem mieszankami ziołowymi, czy raczej nie jest ono jakieś wielkie? Na tym terenie, ze względu na to, że już jesteśmy kawałek czasu, rzeczywiście bardzo dużo ziół sprzedajemy i jest na nie, powiedzmy sobie, dosyć duży popyt. To znaczy wielu pacjentów świadomie decyduje się najpierw na zakup leków ziołowych typu herbatki czy tabletki. Jak pani ocenia skuteczność ziołolecznictwa? Bardzo pozytywnie, na takim bardzo wysokim poziomie, z tego względu, że po prostu mi pomagają. Piję herbatki oczywiście ziołowe i to różnego rodzaju, koper, lipę, miętę w razie niestrawności. Od czasu nawet piołun, który jest bardzo, bardzo taki, wiadomo jaki jest, smakowo bardzo ostry, ale też skuteczny. Także jestem pełnym zwolennikiem. Ja uważam, że tak, chociaż nie jestem dobrą zielarką, ale myślę, że działa, że naturalne to jest naturalne. Tak, ja też jestem za. A czy chętnie panie same sięgają po takie zioła? Ja tak. Różne ja kupuję w herbatkach, w specjalnych sklepach, gdzie są herbatki ziołowe. Jestem za. A po które najczęściej panie sięgają? Po które, tak szczerze powiedziawszy, to ja lubię bardzo owocowe. Czyli różnego rodzaju wysuszone owoce, truskaweczki, malinki, jabłuszka. Jak pani sądzi, czy ziołolecznictwo jest skuteczne? Myślę, że bardzo. A dlaczego? Dlatego, że sama używam dużo ziół, także stosuję, także myślę, że może bardziej dłużej trwa leczenie, ale myślę, że jest bardzo skuteczne. A których ziół najchętniej pani używa? Używam olejków z ziół, olejku argonowego, różnych olei takich właśnie ziołowych. No myślę, że takich podstawowych, różnych takich ziół, których można zerwać właśnie w ogrodzie, babkę lancetowatą, także myślę, że są bardzo skuteczne. Rzadko choruję, także nieczęsto się leczę, ale myślę, że na pewno jest to jakieś dobre rozwiązanie przy pewnych chorobach, ale na pewno nieskuteczne w pewnych innych wypadkach cięższych. Właśnie, kiedy pan choruje, powiedzmy jakieś przeziębienie, to najpierw biegnie pan do apteki po jakiejś specyfiki chemicznej, czy raczej właśnie najpierw ziółka? Nie, no właśnie myślę, że najpierw ewentualnie jakieś ziółka, czy coś w tym rodzaju, te tabletki przeciwbólowe, bądź jakieś już inne leki, to już raczej w ostateczności. Najpierw może jakaś herbatka, cytrynka z miodem, bądź coś takiego do nowej roboty, a ewentualnie, jeśli to nie pomoże, to wtedy jest konieczna wizyta u lekarza. Co pani sądzi o skuteczności ziołolecznictwa?
Trudno powiedzieć. Ja jakoś nie stosuję ziołolecznictwa do leczenia, ale niektóre zioła, jak lipa na przykład, podaję dzieciom w pierwszym rzędzie, zanim zastosuję jakieś inne, bardziej środki takie jak antybiotyki, to wolę jednak podać im herbatkę z lipy. Jest skuteczne, jest. Bo ja se parzę miętę i hoduję na balkonie i jak mnie żołądek boli, to jest skuteczne. A takich innych ziół to ja tak nie używam specjalnie, jedynie mięty. Sama ją hoduję i sama ją piję. Budujesz, remontujesz dom lub mieszkanie? Szukasz materiałów w niskich cenach i wysokiej jakości? Firma Boker posiada szeroki wybór farb i lakierów oraz materiałów elektrotechnicznych najbardziej znanych polskich i zagranicznych producentów. Jesteśmy w stanie wykonać każde zlecenie, jeśli chodzi o zaopatrzenie w materiały budowlane. Dysponujemy transportem na terenie całego kraju. Firma Boker. Materiały budowlane. Kościerzyna, ulica Klasztorna 27. Aquacentrum w Kościerzynie kusi bogactwem relaksujących ofert. W salonie odnowy biologicznej sprawimy, że poczujesz się naprawdę wyjątkowo. Masaż gorącą czekoladą czy peeling całego ciała pobudzą Twoje mięśnie i skórę, a hydroterapia i aromatyczne kąpiele odżywią ciało i zmysły. Natomiast na wszystkich, którzy pragną zrzucić nieco kilogramów, czekają rolmasażery, platformy wibracyjne i bicze szkockie. Z kolei strefa fitness w Aquacentrum to idealne miejsce dla tych, którzy chcą popracować nad swoją sylwetką. Dwie sale do ćwiczeń wyposażone są w sprzęt mogący zaspokoić potrzeby i oczekiwania zarówno pań, jak i panów. Na ceniących sobie tanią, smaczną i zdrową kuchnię, na pierwszym piętrze Aquacentrum czeka Ace Bar & Cafe. Specjalnością baru są doskonale przyrządzone naleśniki. Aquacentrum. Odpoczywaj aktywnie w głębi Kaszub. Masz samochód, mieszkanie lub dom? Chcesz zabezpieczyć finansowo rodzinę? Zapraszamy do agencji ubezpieczeniowej Piomar przy ulicy 3 Maja 9 w Wejherowie. Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku od godziny 8.15 do 18.00. Pomożemy Ci dobrać bardzo tanie ubezpieczenie. Numer telefonu 58 672 2503. Geodeta Jaroniec. Geodezja i projekty. Obsługa inwestycji od A do Z. Tanio, szybko i solidnie. Setki sprawnie i rzetelnie wykonanych pomiarów i projektów. Doświadczenie i zaufanie liczone w tysiącach zadowolonych klientów. Konkurencyjne ceny i natychmiastowa gotowość do działania. Potrzebujesz geodety, projektu domu? Załatwimy wszystkie formalności. Geodeta Jaroniec. Telefon 58 686 33 65. Piękne otoczenie wprowadza mnie w dobry nastrój. W moim domu i na tarasie najważniejsza jest podłoga. Szlachetne kostki brukowe i płyty tarasowe sprawiają, że miejsca nam najbliższe stają się atrakcyjniejsze. Doceniam piękno nawierzchni. Polecam. Jerzy Dobrzański. Pośrednictwo biurowe Jerzy Stępnakowski oferuje pomoc przy przepisaniu licznika elektrycznego na innego odbiorcę, indywidualnego lub firmę, zmianie taryfy, założeniu nowego licznika elektrycznego, przyłączeniu do nowej działki budowlanej, tworzeniu innych pism. Pośrednictwo biurowe Jerzy Stępnakowski, ulica Dworcowa 23, w budynku Zakładu Energetycznego, czynne już od 3 lipca, telefon 502 061 926.
Hotel Gołąbek znajduje się w Łebie, niezwykle atrakcyjnej miejscowości zwanej Perłą Bałtyku. Położony jest w unikatowej enklawie przy ujściu rzeki Łeby, w odległości 1 kilometra od brzegu morza. Nasz hotel, z racji atrakcyjnego usytuowania, wysokiego standardu bazy materialnej i dydaktycznej oraz świadczonych usług, zaspokaja wszelkie potrzeby związane z wypoczynkiem oraz organizacją konferencji, seminariów i szkolenia zawodowego. Nasza restauracja specjalizuje się w daniach kuchni śródziemnomorskiej i polskiej. Serwuje smaczne dania z ryb bałtyckich i owoców morza. Hotel Gołąbek, Łeba, ulica Wybrzeże 10. Szukasz taniego, szybkiego i solidnego mechanika? Przyjedź do warsztatu mechaniki pojazdowej Stanisława Dejk. U nas otrzymasz gwarancję na wykonane usługi. Świadczymy pracę z zakresu mechaniki ogólnej, w tym m.in. mechaniki układów hamulcowych, napędowych, kierowniczych i zawieszenia. Wykonujemy również testy sprawdzania szczelności głowicy oraz naprawiamy silniki, skrzynie biegów i układy paliwowe. Mechanika pojazdowa Stanisław Dejk, Kościerzyna, ulica Gryfa Pomorskiego 22, telefon 663 872 444 lub 58 686 56 75. Budowa nowoczesnego obiektu Wejherowskiego Centrum Kultury pod nazwą Filharmonia Kaszubska otwiera nowe szanse i perspektywy rozwoju życia kulturalnego i artystycznego dla mieszkańców Wejherowa i regionu. W Wejherowie powstanie niebawem wielofunkcyjna sala na prawie 400 osób o funkcji koncertowej, kinowej, teatralnej, widowiskowej i audytoryjnej, a także nowoczesny dom kultury. Wejherowskie Centrum Kultury otrzyma wiele pomieszczeń na działalność sekcji artystycznych, pracowni i kół zainteresowań. Zapewni ono organizację spektakli teatralnych, widowisk, koncertów muzycznych, wystaw, szkoleń, konferencji, a także innych imprez i uroczystości. Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Mitex. Koszt budowy 48 milionów złotych. Inwestycja finansowana jest z budżetu miasta Wejherowa oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Daj się zaprosić do wszystkich sklepów Kościerskiego z Połem. Pozwól nam dbać o Twoją codzienną listę zakupów, a szybko przekonasz się, że u nas pełen koszyk nie oznacza pustego portfela. Wyróżniając naszych klientów, przygotowaliśmy specjalne karty nagradzające punktami za zakupy w ramach ogólnopolskiego programu Z Połem Znaczy Razem. Już od dzisiaj możesz dołączyć do naszych stałych klientów, którzy zyskali i wymienili punkty na bony o wartości 10, 20 i 50 zł. Teraz, robiąc zakupy w naszych sklepach, zyskujemy razem. Ty dodatkowe pieniądze, a my pracę. Szczegóły programu na stronie internetowej www.kościerzyna.spolem.org.pl. Ukończył się remont ulicy łączącej Lipusz z drogą wojewódzką nr 235. Była to pierwsza od 3 lat schetynówka wybudowana przez powiat kościerski. Odbiór ponad 2-kilometrowej drogi ma nastąpić w ciągu najbliższych dni. Inwestycja rozpoczęła się w maju. W ciągu 3 miesięcy odnowiono nawierzchnię drogi, wymieniono stare i utworzono nowe odcinki chodników i zamontowano zabezpieczenia w postaci barierek. Był to pierwszy remont istniejącej od ponad 30 lat drogi. Jej stan pozostawiał więc wiele do życzenia. Ci, którzy przyjeżdżali do Lipusza, to tą potrzebę sami widzieli, bo ten fragment drogi powiatowej był w fatalnym stanie. Dziurawy, poprzełamywany, także no dzisiaj wjeżdżamy do Lipusza równą, nową drogą. Przebudowa 2 remontowanych odcinków kosztowała 1 300 000 zł, w tym 600 000 pochodziło ze środków powiatu kościerskiego, 300 000 dołożyła gmina Lipusz, a 400 000 stanowiło dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Po obchodach Święta Policji w Gdańsku przyszła pora na lokalne uroczystości. W tym roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie zgromadzili się przed wejherowskim ratuszem. Komendant, młodszy inspektor Krzysztof Lawer, opowiedział o dotychczasowych działaniach jednostki. Cały czas wspominamy o największym przedsięwzięciu, które Policja Polska w ogóle realizowała, to jest zabezpieczenie Mistrzostw Europy w Euro. W Gniewinie była baza treningowa pobytowa reprezentacji Hiszpanii.
działania policji okazały się na tyle skuteczne i na tyle profesjonalnie byliśmy do tego zabezpieczenia przygotowani, że województwo pomorskie uzyskało najwyższe oceny w kraju, jeżeli chodzi o przebieg zabezpieczenia, jak i poziom zabezpieczenia. Ale to nie jedyne sukcesy komendy. Nasza cała siła skoncentrowana i przedsięwzięcia skoncentrowane są na ograniczeniu przestępczości, tej przestępczości najbardziej uciążliwej, dotykającej mieszkańców, czyli są to kradzieże, włamania, uszkodzenia mienia, pobicia. Tych zdarzeń notowaliśmy w pierwszym półroczu mniej niż w roku ubiegłym, co nas bardzo cieszy. Poza tym poprawiona została skuteczność wykrywcza w tych kategoriach zdarzeń, w tych 7 podstawowych kategoriach, które poddane są naszej szczególnej uwadze. I ta wykrywalność na pierwsze półrocze dla powiatu wejherskiego wyniosła ponad 50%. Głównym celem spotkania było ogłoszenie policyjnych awansów oraz wręczenie nagród pieniężnych ufundowanych przez włodarzy gmin i władze samorządowe. Współpracę z policją oceniam bardzo dobrze. Policja reaguje na wszystkie niebezpieczne zdarzenia, które mają miejsce. Na szczęście mogę powiedzieć, że dzięki pracy, dobrej pracy policji, tych wydarzeń jest coraz mniej. Pochwał nie szczędził również prezydent Wejherowa. Można powiedzieć tak jednym słowem, że to jest dobra praca. Dla nas, mieszkańców Wejherowa, bardzo ważną rzeczą jest bezpieczeństwo. Staramy się, żeby to bezpieczeństwo było zapewnione ze współpracą ze Strażą Miejską. Jest duże zrozumienie ze strony komendanta policji, żeby tą współpracę stworzyć coraz bardziej ściślejszą. Wyróżnienia i nagrody pieniężne powędrowały głównie w ręce funkcjonariuszy z Wydziału Prewencji oraz tych, którzy bezpośrednio współpracują ze społeczeństwem. Wszystkim policjantom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.